Witam wszystkich bardzo serdecznie z kanału Kocperski. Dzisiaj chcę nagrywać o nowym temacie, dla mnie bardzo interesujące, dotyczące literatury perskiej. W tym tygodniu zauważyłem, że była rocznica śmierci jeden z najważniejszych i najsłynniejszych poetów współczesnej literatury irańskiej. Oczywiście ja nie zamierzam podawać, czyli przedstawiać kogoś tutaj, ponieważ o wszystkich można czytać obszernie i długo wszystko, co trzeba w internecie, na Wikipedii albo dużo innych stron w internecie. Moim celem jest raczej opowiadanie i powiedzieć, że jak ja dostrzegam jako Irańczyk, jako Pers, różne poeci, różne postaci literaturskie w Iranie czy w Polsce. No i więc dzisiaj chciałbym porozmawiać o takim współczesnym poecie, który nazywa się Nima Yushij. Ale wstępnie chciałbym trochę opowiadać o jedną bardzo ważną rzecz, aby lepiej by było zrozumieć, czemu on jest takim wielkim i co tak wielkiego zrobił. I dlaczego, jak się stało, że ludzie tak jak oni się pojawili w historii irańskiej literatury. Przypominam, że kiedyś w tym filmie o historii języka perskiego opowiadałem o tym. Język perski uległ dużo zmianach w ciągu ostatniego wieku, szczególnie na początek ostatniego wieku. To znaczy, że już zostało bardzo prościej, już pisarzy przestali pisać takie bardzo długie i skomplikowane zdania i zwroty. Już coraz mniej korzystali arabskich słów i bardziej się skupili nad takim językiem codziennym z Iranu. Powodem było, wiele Irańczyków dostali stypendium, aby studiować w europejskich uniwersytetach, głównie we Francji. Więc wiele nowe, młode Irańczycy pojechali, zaczęli studia w Francji, w Switzerland, Belgium i za kilka lat wrócili do Iranu. Jak wrócili, zaczęli pisać albo jak na sztuce robić takie nowatorskie rzeczy. Co się stało w literaturze, po pierwsze, przed tym to nie mieliśmy w literaturze irańskiej dużo powieści. Jakby co, generalnie w naszej literaturze, w irańskiej literaturze, najważniejsze postacie są poeci. I dla nas zawsze poezja była najważniejsza, a powieści też było, ale bardziej takie fabularne i to nigdy nie było odebrane jako coś bardzo ważnego, jak w zachodniej literaturze. Ale na początek XX wieku wiele pisarzy się pojawili w Iranie, którzy zaczęli napisać powieści w bardzo codziennym języku. Albo takie short stories, krótkie powieści, co wcześniej nie mieliśmy. Takie pisarze jak Sadeh Hedayat albo Jamalzade. Może kiedyś o nich też porozmawiam. Albo na przykład w politycznej scenie to nasze politycy to wtedy to był bardzo wyjątkowy stan i politycy dążyli do bardzo demokratycznego stana w Iranie. A w poezji to chyba było najtrudniejsze, bo wszędzie wszystko, jak ktoś cokolwiek nowego zrobił, innowacyjne, to było bardzo dobre przyjęcie do tego, co robili.
Ale co do poezji, to było inaczej. Ponieważ Irańczycy bardzo dogmatycznie traktowali i nadal też traktują do klasycznej, tradycyjnej poezji. Bo my jesteśmy bardzo dumni z naszej klasycznej poezji i mówimy, że poeta to jest Hafez i już. Poeta to jest Rumi i już. Już nikt indziej na świecie nie jest tak dobry jak oni. I każda inna forma w poezji to jest nieprzyzwoita, mógłbym powiedzieć. I więc to mało kto to wtedy w ogóle nawet mógł myśleć o tym, aby coś nowego zrobić w poezji perskiej. A właśnie w takim czasie pojawili się dwa poeci w Iranie, którzy bardzo dobrze znali perską klasyczną literaturę, a z drugiej strony bardzo dobrze też znali literaturę zachodnią literaturą, jeżeli dobrze mówię. Ja zauważyłem, że ja dużo mam problem oczywiście zawsze w tych końcówkach, w tym co mówię, ale na szczęście jeszcze nikt tego nie zwrócił uwagi na tym, a bardziej na to, że bardzo dużo mówię robię, a nie robić. To jest dobrze. Ja robić to mogę zapamiętać, aby tak powiedzieć, ale z tymi końcówkami to zawsze będę miał problem, to nie jest tak łatwe. Cieszę się, że jeszcze nikt mi o tym nie powiedział w tych filmach. Te dwie osoby, jeden był Mirzadeh Eshqi, a drugi właśnie ten sam Nima Yusic, o którym dzisiaj zamierzałem porozmawiać. Ten Mirzadeh Eshqi to był chyba pierwszy, która próbowała mówić wiersze, pisać wiersze w codziennym, dzisiejszym języku, a nie w takim bardzo skomplikowanym, klasycznym. Ale struktura w jego wierszach to zostali prawie takie same, czyli rytm i rymy to samo w większości wierszów. Ale to było coś dziwnego, że czemu, bo w naszej tradycyjnej, temat naszej tradycyjnej, klasycznej poezji jest najbardziej coś tam o Boga, coś tam o miłości, coś tam o takie rzeczy o miłości, albo bardzo filozoficzne, mogę powiedzieć. Ale ten Mirzadeh Eshqi zaczął rozmawiać o dzisiejszych tematach politycznego, albo satyryczne też tematy, co było bardzo nowe. Niestety on bardzo mało żył, bardzo krótko żył. Już myślę, że mniej niż 30 lat miał, jak go zabili. To jest bardzo smutne. O powód czemu go zabili, nie chcę dzisiaj porozmawiać, ale to jest bardzo przykro. A drugi poeta po Mirzadeh Eshqi był właśnie Nima Yusic, który nie tylko treść poezji, ale i jeszcze forma irańskiej poezji formą też zmienił. W tym sensie, że u nas w klasycznej poezji zawsze jest dwie linie, po persku mówimy bejt. I to ma swoje rytmy, rytm to ma duże znaczenie i rymy, czyli końcówkę każdego. Każda z tych liniach to się nazywa mesra. I całe dwie linie to są bejt. I rym w tych mesraów, czyli każda linia, każda część linia. I całe w ogóle, całe linie w porównaniu do siebie to było bardzo ważne w klasycznej poezji, ale nie ma już przestał tak mówić, ponieważ uważał, że aby porozmawiać o nowoczesnych tematach,
to nie można za bardzo się tym zajmować, a jakie słowo tutaj, a jaki jest rym, bo ważniejsze są inne rzeczy, które trzeba nad nim się skupić. Oczywiście dostał dużo krytyki od innych, mówili wtedy do niego, że on w ogóle nie zna się w literaturze, w poezji. On nie umie tak pisać i dlatego tak chce coś nowego sobie wymyśla. Ale na szczęście on kontynuował takie wiersze napisać, które sam nazwał jako Shere No, czyli nowa poezja, dosłownie mógłbym powiedzieć. A ten, oczywiście on był bardzo pod wpływem takich poetów symboliści, poeci na świecie, szczególnie francuskie. W ogóle Irańczycy, literatura irańska zawsze była bardzo pod wpływem literatury francuskiej. A ten Jusić i w ogóle nasze poeci bardzo pod wpływem takich jak Charles Baudelaire albo Arthur Rimbaud. Ciągle one mają bardzo dużo fanów w Iranie. I to mniej więcej ten czas jest mniej więcej wtedy, jak w Polsce była ta fala Młoda Polska. I ja na przykład osobiście znam, przeczytałem kilka wierszy Leopolda Staffa. To on też mniej więcej chyba robił, można powiedzieć, że robił to samo, co Nima Jusić robił w Iranie, on w Polsce. Chociaż można i powiedzieć, że to, co Nima Jusić robił w Iranie, to było zdecydowanie można bardzo coś naprawdę bardzo wielkiego, ponieważ nie wszyscy byli tak bardzo chętni na takie nowe formy poezji i nawet nowe treści. Jusić zaczął dużo w swoich wierszach, dużo mówił o dzisiejszym polityce i jeszcze takie obyczajowe, takie nowe konteksty w swoim wierszu, jakie wcześniej to nie było w irańskiej poezji, albo jakby co bardzo, bardzo, bardzo rzadko. Na szczęście on kontynuował tą swoją nową formą i swój nowy styl i do dziś jest znany jako prekursem tej nowej formy poezji w Iranie, która dzisiaj jest bardzo, bardzo, bardzo popularna. I teraz już mało kto mówi w takiej tradycyjnej, klasycznej formie. Dlatego Nima Jusić w literaturze irańskiej jest nazwany jako ojciec nowej poezji albo Pedare Shere No. I współczesne poeci irańskiej, tak samo jak Ahmed Shamlu, jak Akhavan Sales, jak Furugh Farrokhzad i dużo inne, Sohrab Sepehri, dużo inne, to wszyscy kontynuowali mówić wiersze na podstawie styla Jusicia. Chociaż oczywiście to też różne zmiany ideologicznie albo takie jeszcze w formie też stało się, to już mamy taki Sher Sepid, biała poezja i w ogóle inne gatunki, ale forma i nawet treść jest wszystko wzięte z tego, co przedstawił nam Nima Jusić. I właśnie za to, co on robił, takie wielkie coś na jego pamięci, po jego śmierci ten nowy styl poezji został nazwany, przybierało imię i nazwę Shere Nimai, co dosłownie znaczy nimajska poezja, co to dziś też znamy. Generalnie w Iranie mało kto, powiem inaczej, nie wszyscy lubią czytać. W ogóle my uznamy siebie jako ludzie, którzy bardzo mało czytamy. Ale poezję naprawdę bardzo lubimy i dla nas poezja jest coś bardzo ważnego.
A już na skończeniu tego filmu chciałbym przeczytać wam jeden z najbardziej znane wiersze Yushija, który wiele osób znają to, chociaż co przynajmniej początek tego wiersza uważam, że wiele Irańczycy znają. I będą to przeczytać dla was po persku. I bardzo podziękuję, że Albert Kwiatkowski pozwolił mi, abym dodał tłumaczenie tego wiersza, jego tłumaczenia na tego wiersza, bo na szczęście on przetłumaczył ten wiersz. Ja jestem bardzo zadowolony, że są ludzie tak jak on, że tak dążą do przedstawienia takie nowe literatura perskiej dla Polaków. I tłumaczenia tego wiersza to jest zrobione przez Alberta Kwiatkowskiego. آی آدم ها که در ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوان را تا توانایی بهتر را پدیدارید، آن زمان که تنگ می بندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم؟ یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان. آی آدم ها که در ساحل بساط دل گشا دارید، نان به سفره جامتان بر تن، یک نفر در آب می خواهد شما را، موج سنگین را به دست خسته می کوبد، باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان را زراح دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افسون، می کند زین آب ها بیرون گاه سر گه پا. آی آدم ها، او ز راه مرگ این کهنه جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. آی آدم ها که روی ساحل آرام در کار تماشایید، موج می کوبد به روی ساحل خاموش، پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده بسمت هوش، می رود نعر زنان این بانگ باز از دور می آید. آی آدم ها. مام نجای جا تن فیلم وام تجرشی سپدوباو یستم چکاوه ابی پشتیتا چواشه کومنتاژه i oczywiście najbardziej jestem ciekawy, jakie wiersze od Nima Yushidze najbardziej lubicie, albo czy w ogóle go znaliście przed tym filmem. Mam nadzieję, że udało mi się coś dobrego o nim mówić, o tym filmie. Jeszcze raz mówię, że nie zamierzam, aby go przedstawiać, bo zawsze można wszystkich poznać w internecie i na Wikipedii. Zapraszam was do drugiego filmu, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i do następnego. Cześć, chodafes, chodafes.